Siema, była dość długa przerwa, no ale możemy się brać za kolejną robotę. Dzisiaj będziemy oczywiście wymieniać sobie tarcze hamulcowe z tyłu, całe pognite, które mam. Byłem na przeglądzie, dostałem opierdol, trzeba to wymienić. To mamy tutaj już nowe tarcze, nowe klocki, pozakładamy to wszystko, żeby nikt nie miał się do czego doczepić. Od razu przy okazji zmienimy sobie koła na letnie. Ułożymy alumy 17. No i tu jeszcze taką pierdółkę sobie kupiłem. Już mnie denerwowało troszkę to, że nie ma gdzie postawić w tym aucie napoju. Jakie tam na Allegro stojaczek między fotele. Tak to wygląda. Zamontujemy na auto. Będzie gdzie postawić chociaż kubek na picie. Dobra, bierzemy się tam najpierw odczyszczyć te felgi, później ściągniemy koło i zaczniemy wymieniać hamulce. Dobra, mamy już koło ściągnięte, felgi są wyczyszczone, teraz pora brać się za hamulce. A więc tak, na pewno będziemy musieli ściągnąć tutaj te zaczepy, co są. Z tyłu, tak jak świecę, jest kapsel, trzeba go ściągnąć, w nim będzie śruba, też do odkręcenia. Dwie takie są. Tutaj już się staram ją pokazać, nie ta, tylko ta pod tą śrubą, o ta, dokładnie ta, i pod spodem jest jeszcze jedna, je też trzeba odkręcić. Wtedy nam cały zacisk puści, ściągniemy sobie klocki, wszystko, cały zacisk, tutaj ściągniemy to całość. Następnie ściągniemy tą śrubkę, która trzyma całą tarczę, ściągamy tarczę. Tam chyba w zeszłym roku były wymieniane szczęki w nim, no to zobaczymy tylko w jakim są stanie. To miałem jeszcze wymienić, ale to jakoś długo mi to zejdzie. No, trzeba tutaj tą piękną śrubkę wykręcić. Ale dobra, nas będzie tylko obchodzić to. Ściągamy tarczę i zobaczymy, jak wyglądają szczęki. Zakładamy nową, nowe klocki. Zacisk trochę za go odczyścimy, bo już jest taki brzydki. I będziemy brać się za drugie koło. Dobra, bierzemy się do roboty. Najpierw spikamy to oczywiście wódekiem. Zostawimy na chwilę. Niech sobie tam przeżerze, przeluzuje. I będziemy dopiero kręcić. Dobra, mamy już tu wszystko rozmontowane, śrubka ściągnięta, dwie z tyłu, cały zacisk ściągnięty, więc tarcza już jest przygotowana nowa. I teraz najprostsza zasada, no co robimy? Ściągamy starą tarczę. Tyle. No sprawdzamy, że tu, no widać, że było, tu jest wszystko nowe pozakładane. To jest niezjechane, no wiadomo, te osłony bym musiał wymienić, ale przez tą śrubę, jak wcześniej wspomniałem, zajmie mi to trochę więcej i wymienię sobie to razem z piastami po prostu. A co robimy z nową tarczą? Ej, mamy te trzy dziurki z tą blokadą. Na tarczy tak samo. Przykładamy. Jedną ręką trochę ciężko. Takie krótkie streszczenie tego, co się teraz dzieje. No, jesteśmy przy drugim kole. No, już mamy tarczę nową założoną. Tutaj już mocowanie też jest założone, zostaje nam tylko po prostu nowy klocek teraz założyć na to. Przerzucić przez tarczę, przykręcić dwie śrubki, dwie kapoki, zakładamy aluma. No i mamy skończone wszystko porobione, no i de facto jeszcze później tylko cofnę nim do tyłu, żeby zmienić z przodu koła i koniec roboty. No to już zacisk mamy założony, bo zostało tylko założyć koło już teraz. Tymi śrubami, ale chciałbym coś jeszcze dopowiedzieć. No wiadomo, jak to na kanale Moto Amatorszczyzna. Wiadomo, że będzie trzeba jakoś docisnąć tłoczek, żeby wszedły klocki na nową tarczę. No ja to zazwyczaj robię tak, że po prostu wsadzam dwa klocki, dociskam je do siebie. Tędy przez dziurę przekładam jakiś śrubokręt i po prostu dociskam do samego końca, aż się schowa. Cofam jeden klocek, zakładam i siedzi jak ulał. Więc też nie ma pierdolenia się z tym, żeby nikt tam się z tym nie jebał czasem, jakby tak robił, a później o, bo on mówił, że tylko wsadził i to działa. Nie, nie, to trzeba jeszcze tutaj fajnie śrubokręcikiem, cyk, odejdzie, nakładamy i gitara. No te roboty mamy skończoną, właśnie byłem się przejechać. Wszystko fajnie hamuje, nie ma żadnych dziwnych odgłosów, przynajmniej jak na razie. Ładnie to wygląda, nie grzeje się to bardzo. No i tarcze wymienione. Teraz już się do niczego nie powinni dopierdolić.